W przyszłym tygodniu Sejm również nie zajmie się kolejnymi pracami rządu. Pytanie, czy jakiekolwiek prace w ogóle trwają. Będziemy zajmować się samymi sprawami ideologicznymi. Do tego w przyszłości mamy się też zająć aborcją. Donald Tusk zapowiedział złożenie swojego projektu w sprawie aborcji. A wszystko to po to, żeby przykryć fakt, że rząd nie realizuje w zasadzie żadnych swoich obietnic. Co więcej, wreszcie mamy na papierze to, że dalej również nie zamierza realizować tych obietnic. Zaraz po ekspoze Donalda Tuska posłowie zadawali mu pytania, bardzo często pytając o jego obietnice. Wtedy Donald Tusk nie zdążył na nie odpowiedzieć, ale wreszcie dostaliśmy odpowiedzi na piśmie na stronach poszczególnych ministerstw. I premier Tusk odpowiada w sprawie kwoty wolnej. Ze względu na wagę postulatu, jego wprowadzenie musi zostać poprzedzone stosownymi analizami, korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych, uwzględniać wyniki analizy dotyczące wpływu na systemy IT, w tym czas niezbędny na implementację zmian w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań. W sprawie składki zdrowotnej. Decyzja wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i szeroko zakrojonych konsultacji, które będą podstawą do wypracowania optymalnych rozwiązań. W sprawie kasowego PIT-u zaczął opowiadać o kasowym VAT-ie, więc nie wiem, czy zrozumiał pytanie. Natomiast jak skomentował obniżenie VAT-u dla branży beauty, które postulował w trakcie kampanii wyborczej? Premier odpowiada. VAT jest istotnym źródłem dochodów budżetu państwa, z tego powodu wszelkie zmiany powinny być dokonywane z dużą ostrożnością. W każdej sprawie trzeba usiąść, pomyśleć, zastanowić się na spokojnie. To przecież to nie są takie proste rzeczy, te zmiany w podatkach. To w trakcie kampanii wyborczej premier mógł obiecywać, damy to, damy tamto, to uprościmy, tego więcej nie będzie, po czym przejął władzę i to wszystko okazało się strasznie skomplikowane. Jak trzeba wprowadzić podwyżkę jakiegoś podatku, jak trzeba jakiś podatek skomplikować, sprawić, żeby go podatnikom się dużo trudniej rozliczało, no to wtedy do takich przemyśleń nie mają. Wtedy mówią, jedziemy, szybko zmieniamy, będzie podatnik więcej płacił. Jak trzeba coś obniżyć, trzeba zrobić rzeczywiście coś dobrego, to nie są proste rzeczy, to trzeba pomyśleć, to jest kompleksowe, szczegółowe, to poważne analizy trzeba mieć. I tyle wyszło z tych wszystkich obietnic podatków. Mówiłem całą kampanię wyborczą. Podatki powinny być niskie i proste. Pokazywałem gotowe projekty ustaw. To nie, bo Donald Tusk też mówi, że podatki powinny być niskie i proste. To teraz zobaczycie, jakie będą niskie i proste podatki za Donalda Tuska. Konfederacja, wolność i niepodległość.